Drodzy Państwo, jestem właścicielem mojej firmy znajdującej się w Zarszynie, przy ulicy Bieszczadzkiej. Chciałem nagłośnić sprawę, jak w Polsce traktuje się przedsiębiorców i jakie nasyłane są na nich kary. Najpierw się daje jakieś sztuczne tarcze, które i tak w większości z nas się nie należą. Po czym w lutym dostałem, przepraszam, w listopadzie dostałem zawiadomienie o kontroli odnośnie elektrośmieci, odnośnie oddawania elektrośmieci. 2 tygodnie po dostaniu pisemka przyszli do mnie kontrolerzy z inspekcji pracy, z inspekcji handlu z Krosna. Inspektorzy szukali w towarze ikonek kosza, czy mają ikonki CE, certyfikatu europejskiego. Szukali w środku polskiej instrukcji. Po czym, gdy nie znaleźli nic w towarze, przyczepili się karteczki, którą miałem napisaną własnymi słowami. Na tej karteczce było napisane, że przyjmuję elektrośmieci w stosunku 1:1, czyli jak ktoś kupi jakiś sprzęt, to stary sprzęt mogę mu przyjąć. Oczywiście według nich ta karteczka była błędna. Karteczka musi być rozpisana w 3 podpunktach. Co najlepsze, 3 podpunkt mówi o sklepie powyżej 300 m². Zwracam inspektorowi uwagę na to, natomiast powiedział, że to nie ma znaczenia, ta informacja i tak musi być. I dostałem decyzję o karze w wysokości 5000. Według mnie ta kara jest w ogóle nieadekwatna do czynu. Nie działałem na szkodę żadnego klienta. Każdy klient dostawał informację, gdzie te elektrośmieci może wyrzucić, nawet jeżeli nie kupił nic ode mnie. Także no, to mogłoby zaburzyć w znacznym stopniu funkcjonowanie mojej firmy, tak wysoka kara. W tej chwili zostało mi 7 dni na złożenie wyjaśnień. Prawnicy są bardzo drodzy, bo za samo przeczytanie pisemka biorą 300 zł. Za napisanie decyzji odwołującej musimy zapłacić od 1200 do 1500 zł. Za prowadzenie sprawy w sądzie w Warszawie, bo sobie wymyślili, że nie można się nigdzie tutaj w okolicy odwołać, tylko do Warszawy, to musiałbym prawnikowi zapłacić około 3-4 tysięcy. Także tu już mi się koszty podwajają i robi mi się z 5 tysięcy 10 tysięcy i nie mam gwarancji, że tą sprawę wygram. Jeżeli chodzi o przepis, przepis został wprowadzony w 2016 roku. Oczywiście my jako przedsiębiorcy nie zostajemy informowani o wprowadzaniu nowych przepisów. Mamy być sami, no musimy sami wszystko wiedzieć, także wypadałoby być prawnikiem i nie wiadomo kim jeszcze, żeby prowadzić taką małą firmę. No, koszty prowadzenia działalności też gwałtownie wzrosły, bo nowy ład spowodował zwiększenie rachunków za gaz, za prąd, ZUS-y nie można odbić od kosztów. Także prowadzenie takiego małego sklepiku robi się coraz trudniejsze i za chwilę może być tak, że nie będzie to miało sensu, że będę zmuszony zamknąć taki sklep. Bo jeżeli dostanę jeszcze jedną taką karę 5000, to już jest wszystko nieadekwatne do czynów i do mojej pracy, jaką tutaj prowadzę. Także dziękuję bardzo za uwagę, to wszystko, co chciałem przekazać tak na szybko.